ale wszyscy stoją, tak? W charakterze publiczności państwo się stawili, rozumiem. Dobrze. Przewodniczący uprzedza, że rozprawa jest nagrywana za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięki i obraz. Powódka się stawiła osobiście, w jej imieniu stawił się pełnomocnik. Radca prawny Marlena Sobańska. Pełnomocnik. Dziękuję bardzo. Za pozwaną Agorę Spółka Akcyjną, adwokat Jacek Oleszczyk, ustanowiony sprawie. Dziękuję bardzo. Za pozwaną Zamów Polski, Starożytów Polskich, adwokat Krzysztof Tyś, pełnomocnik. Dziękuję ślicznie. Pani mecenas, poproszę o zajęcie stanowiska merytorycznego. Proszę sądu, podtrzymuję stanowisko zawarte w posie. Pani Powódka chce sobie Podtrzymuję stanowisko zawarte w posie. Jednocześnie składam wniosek o dopozwanie pana Jerzego Stanisława Majewskiego. Jeżeli chodzi o wniosek o dopozwanie, tak. Strona powodowa była wzywana do uzupełnienia braków formalnych poprzez wskazanie adresu zamieszkania lub pobytu pana pozwanego. Z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych, pozew w tym zakresie został zwrócony. Zdaję sobie z tego sprawę. Z tego też względu w zakresie wniosku o dopozwanie. Wniosek o dopozwanie również zawiera tego rodzaju braki formalne i z tego względu przewodniczący zarządza zobowiązać pełnomocnika strony powodowej do uzupełnienia braków formalnych. Proszę o wyłączenie wszelkich urządzeń poza urządzeniami nagrywającymi przebieg sprawy związanych z wnioskiem. Braków formalnych tego wniosku w terminie tygodniowym pod rygorem jego zwrotu w trybie artykułu 130 KPC. Ten wniosek zawiera braki formalne. Jeżeli chodzi o oddalenie wniosku pozwanego Agory Spółka Akcyjna o przypozwanie pozwanego Jerzego Stanisława Majewskiego, w tym zakresie zostało wydane zarządzenie o zwrocie tego wniosku o przypozwanie z uwagi na tożsame braki formalne wniosku. Ty nie zostałeś wniosek muzeum. Przepraszam, wniosek muzeum, to akurat w tym zakresie. Jeżeli chodzi o zobowiązanie strony pozwanej do wskazania właściwego adresu, to w tym zakresie jedynie przewodniczący doręcza odpisy powyższego pisma procesowego i w zakresie punktu drugiego tylko i wyłącznie wywołuje skutki doręczenia to pismo. Dobrze? Pani mecenas, sąd ma kilka pytań związanych z treścią pozwu. Państwo mianowicie w punkcie szóstym tego pozwu zawarli wniosek o zobowiązanie pozwanych do złożenia informacji o wysokości nakładu, ilości sprzedawanych egzemplarzy z parcerownika pożydowskiej w Warszawie oraz wysokości uzyskanych z tego tytułu przychodów na okoliczności korzyści majątkowej, jaką uzyskali pozwane z tego tytułu publikacje. Tak, pytanie sądu jest następujące, ponieważ nie znalazło się uzasadnienie przedmiotowego wniosku w pozwie. Nie została też wskazana podstawa prawna, choć pełnomocnik nie jest zobowiązany do wskazania podstawy prawnej, to jednak sąd by poprosił o wskazanie podstawy prawnej tego wniosku. Proszę sądu, wniosek ten ma charakter wniosku istotnego dla rozstrzygnięcia zasadności powództwa dotyczącego zadośćuczynienia za doznaną przez moją mocodawczynię krzywdę. I ma związek z tym, że jak wiadomo, doszło do naruszenia jej praw autorskich osobistych. Zostało rozpowszechnione spacerownik po żydowskiej Warszawie i interesuje nas, w jakim zakresie do konkretnego odbiorcy dotarła informacja, że autorką wykorzystanych dzieł autorstwa pani Anny Ciałowicz nie jest Anna Ciałowicz, tylko jest pan Jerzy Stanisław Majewski. Czyli, że faktycznie doszło do naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich osobistych pani Anny Ciałowicz, oraz i zakresu. Tak. Natomiast sąd chciałby wyjaśnić, że nie tylko intencje pani Powódki, tyle tylko, czy jest to wniosek składany w trybie
artykułu 233 paragraf 2 KPC, czyli przedstawienie dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia przez stronę. Czy na podstawie artykułu 248 KPC, czyli zobowiązanie określonej instytucji do przedstawienia określonych dokumentów, czy też w trybie przepisów ustawy o prawie autorskim, w tym artykułu 80 ust. 1 ustawy prawa autorskiego? Wbrew sądu, w trybie artykułu 200... Momencik. Dobrze, dziękuję bardzo. Panie mecenasie, bardzo proszę o zajęcie stanowiska. Proszę Wysokiego. Co do meritum, oczywiście wnoszę o oddalenie powództwa zgodnie z stanowiskiem wyrażonym w odpowiedzi na pozew i potem w piśmie procesowym stanowiącym replikę do repliki strony powodowej. Wnoszę także zgodnie z wnioskiem zawartym w odpowiedzi na pozew o uchylenie zabezpieczenia udzielonego na wstępnym etapie niniejszego postępowania. Jeżeli idzie o złożony ponownie do Wysokiego Sądu wniosek o zawiadomienie Jerzego Stanisława Majewskiego o toczącym się postępowaniu... No, to w tym zakresie wywołuje pani opis wniosku skutków prawnych, tak jest. Pani mecenas nie uzupełni jego braku formalnych. Tak jest. Jeżeli idzie o zobowiązanie strony bądź stron pozwanych do złożenia jakichkolwiek danych, to pozwalam sobie wskazać w Wysokim Sądzie, że zakładając hipotetycznie, iż rzeczywiście istotne dla rozstrzygnięcia miałyby być okoliczności dotyczące dystrybucji przedmiotowej publikacji, to zakres rzekomego naruszenia osobistych praw autorskich pani Powódki mógłby być kwantyfikowany co najwyżej przez wysokość nakładu oraz wielkość nakładu prowadzonego do obrotu. Wszystkie przychody czy koszty nie mają w tej perspektywie absolutnie żadnego znaczenia. Pani Powódka formułuje swoje roszczenie tylko i wyłącznie w oparciu o przepisy dotyczące praw autorskich osobistych. Tym samym materialno-prawna podstawa kwantyfikowania roszczenia z 79 prawa autorskiego oczywiście nie znajduje zastosowania. Łącznie co najwyżej z artykułem 78, hipotetycznie zakładając, że w ogóle jakieś roszczenie się należy. Z tego względu, jeżeli Wysoki Sąd w ogóle będzie rozpatrywał zobowiązanie stron pozwanych do składania jakichkolwiek informacji w tym zakresie, to wnoszę, by były one zaograniczone tylko i wyłącznie do wysokości, to znaczy wielkości nakładu wygenerowanego, a następnie wprowadzonego do obrotu. Chciałabym wyjaśnić pewną kwestię związaną z Państwa repliką do pisma przygotowawczego pełnomocnika Powódki. W tej replice Państwo wskazują też w ogóle wypowiedzi na pozew na to, że strona pozwana przy publikacji dzieła o nazwie Spacerownik po żydowskiej Warszawie używa różnych określeń dla przytoczenia treści znajdujących się na blogu prowadzonym przez Panią Powódkę i w różny sposób cytuję fragmenty jej tłumaczeń. Czy Państwo są w stanie wyjaśnić, co było podstawą takich dystynkcji przyjętych w tej publikacji? Czy też ten dobór sposobu oznaczenia źródła należał wyłącznie do autora? Dobór nie należał wyłącznie do autora, żeby sobie to powiedzieć. Było to po prostu elementem jego pracy twórczej, wskazanie w ten, a nie inny sposób w tych poszczególnych pracy. Nie było jakiegoś szczególnego klucza, który przemawiał właśnie za takim, a nie innym cytowaniem, wskazywaniem źródła w poszczególnych fragmentach książki. Dobrze. Dziękuję bardzo. I bardzo proszę Pani mecenas. W sądzie, działając w imieniu Muzeum Historii Żydów Polskich, oczywiście co dalej powiększa oddalenie żądania pozwu w stosunku do mojego pozwolenia. Wysoki Sądzie, natomiast odnosząc się do kwestii ewentualnego zobowiązania właśnie Muzeum do przedstawienia określonych dokumentów, tutaj podzielam stanowisko Pana Mecenasa, przyłączam się do niego. W opinii Muzeum Historii Żydów Polskich takie zobowiązanie jest oderwane od kontekstu żądania zadośćuczynienia w kwocie 45 tysięcy złotych, zadośćuczynienie, które ma wyrażać jakby tutaj ekwiwalent za krzywdę, jaką Pani doznała, no, naszym zdaniem nie może być brane pod uwagę przy ocenie ewentualnych sprzedaży na nakładu poczynionych z pracownika sprzedaży tego
tej publikacji na rynku. Musi to być ewentualnie zasądzone poprzez kryteria właśnie obiektywne, a nie subiektywne Wysoki Sądzie. Tutaj przyłączę się w tym zakresie do pana mecenasa i wnoszę o nieuwzględnienie tego wniosku strony. Natomiast jeżeli chodzi oczywiście o wniosek o pozwanie, to tak jak Wysoki Sąd wskazał, tylko ten skutek. W kwestii formalnej Wysoki Sąd, jeżeli nie mogę, chciałbym prosić Sąd o zmianie mojego adresu kancelarii. Dobrze. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Chciałbym również doręczyć bezpośrednio pani mecenas. I panu mecenas. Dziękuję. Wniosek o uchylenie tego orzeczenia w zakresie zabezpieczenia został również sformułowany w Państwa zażaleniu. Tak, zażaliłem się. Natomiast do dzisiejszego dnia nie mam rozstrzygnięcia. Nie mają Państwo, termin posiedzenia niejawnego został już wyznaczony, natomiast jeszcze w tym przedmiocie nie znalazło się rozstrzygnięcie. Chciałabym wskazać, że w dniu dzisiejszym sąd będzie również brał pod uwagę możliwość uchylenia tego postanowienia na skutek złożonego zażalenia, jak również uchylenia tego postanowienia, jak rozumiem, złożonego w trybie artykułu 742 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Sąd natomiast w każdym stanie sprawy jest obowiązany nakłaniać strony do zawarcia ugody. Ponieważ kwestia jest ważka zarówno dla powódki, jak sądzę, również dla pozwania i dotyczy dość szczególnych dóbr, to sąd pyta, czy jest możliwość zawarcia ugody pomiędzy stronami. Pani mecenas, bardzo proszę. Sądów. Rozmawiałam z panem przedstawicielem, pełnomocnikiem Muzeum Historii Żywotności odnośnie możliwości zawarcia ugody. Obie strony nie widzą przeszkód co do przystąpienia do czynności w tym zakresie. Mam nadzieję, że pan mecenas podtrzyma swoje stanowisko także na sali sądowej. I pani mecenas, bo ja rozumiem, że nie mogą Państwo ujawniać procedury negocjacji. Natomiast co do ewentualnego terminu, Jeszcze nie ustaliliśmy terminu, albowiem jak się orientuje, pan mecenas udzieli informacji, że musi się w tym zakresie skontaktować ze swoim nadzorcą. Dobrze, dziękuję. Wysoki Sąd, oczywiście wola do przystąpienia, jak najbardziej jest, natomiast jeżeli chodzi o termin, ewentualne warunki, my jesteśmy zobowiązani uzyskać stanowisko tutaj swojego mocodawcy i możemy rozmawiać o tym ewentualnym dalej. Możliwości ewentualnego na przykład postępowania mediacyjnego, które by Państwu pomogło zbliżyć się w stanowiskach prezentowanych tej sprawy. To znaczy, ja oczywiście nie sprzeciwiam się, jeżeli Wysoki Sąd oczywiście takie postępowanie, wskaże, że takie postępowanie dopuści, to oczywiście przystąpimy do takich mediacji. Natomiast jeżeli chodzi o wynik ewentualnego postępowania mediacyjnego, to oczywiście nie wiem, jakie ewentualnie to może być. Pani mecenas, co do postępowania mediacyjnego? Niekoniecznie. Uznajmy, że będzie to służyło przedłużeniu tej sprawy, natomiast jeżeli byśmy mogli ustalić jak najszybciej termin ewentualnego przystąpienia do rozmów ugodowych, to wówczas sądzę, że na tym etapie uda nam się już rozstrzygnąć, czy w ogóle istnieje możliwość zawarcia ugody pomiędzy nami, czy też takiej możliwości nie ma. Dziękuję pięknie. Pani mecenasie, czy strona pozwana Agora chciałaby przystąpić do ewentualnych rozmów ugodowych? Uprzedzając drugie pytanie Wysokiego Sądu, ja też bardzo sceptycznie podchodzę do kwestii mediacji. Po pierwsze z tego względu, że spór nie jest aż tak zaokrąglony między stronami, aby nie można było rozmawiać bez pośrednictwa. Więc wydaje mi się, że mediacja oznaczałaby tylko w tej sprawie przewlekłość. Natomiast nie będę ukrywał, w ogóle w tej kwestii zarówno z panią mecenas, jak i z jej mocodawczynią, panią Powódką, nie rozmawialiśmy. Dlatego no, deklarując jakąś generalną gotowość podjęcia takich rozmów, w tej chwili nie mogę powiedzieć, w jakiej perspektywie czasu, ani z jakim wynikiem to się zakończyły. Natomiast no, mogę złożyć w tej chwili deklarację, że na pewno w perspektywie 30 dni, jeżeli wola polubownego zakończenia sprawy byłaby po obu stronach i uzgodnilibyśmy stanowiska, to na pewno nie dalej niż za miesiąc Wysoki Sąd by się o tym dowiedział. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ten skład sędziowski i przewodniczący tego posiedzenia nigdy nie generuje, nie chce generować przewlekłości. Jeżeli jest ona spowodowana, to najczęściej przyczynami obiektywnymi. Dlatego też, jak pan mecenas powiedział, termin miesięczny jest jak najbardziej do zaakceptowania, zarówno myślę przez strony, jak i przez sąd. I dlatego sąd zakreśla termin miesięczny.
na podjęcie przez stronę pertraktacji ugodowych co do sposobu zakończenia tego sporu, sposób, powiem szczerze, no mediacyjny. Stąd zastanawiam się na skierowanie stron do mediacji, ale ponieważ Państwo sobie nie życzą, to takie postępowanie nie odniosłoby rezultatu. I poinformowanie sądu w terminie 7 dni o wynikach tych pertraktacji pod rygorem uznania przez sąd, że nie odniosły one rezultatu. Ponieważ sąd na dzisiejszy termin rozprawy zaplanował informacyjne słuchanie pani Powódki, to też tą czynność przeprowadzi. Potem sąd wskaże, jaki jest plan dalszych czynności i będziemy też wskazywać na czynności dalsze dowodowe. Ja bym chciała, żeby strona powodowa zajęła stanowisko do wniosku o uchylenie postanowienia o przedmiocie zabezpieczenia. Absolutnie dużo tego wniosku podtrzymuje jak najbardziej. Swoje stanowisko zawarte w pozwie i takie jest moje stanowisko. Zarówno w trybie zażalenia, jak i w trybie artykułu 742. W takim razie sąd postanowił informacyjnie przesłuchać Powódkę w trybie artykułu 212 KPC. Bardzo proszę Panią Rację. Zechce się Pani przedstawić. Pani Maciałowicz. Pani Malowicz. 44. Z zawodu Pani jest? Etnologiem, redaktorem i tłumaczem. Czy była Pani karana za składanie fałszywych zeznań przed sądem? Nie. Proszę Pani, zgodnie z treścią artykułu 3 KPC jest Pani obowiązana dawać sądowi, przedstawiać sądowi wszystkie okoliczności zgodnie z istniejącym stanem rzeczy. Sąd nie przysłuchuje Panią w trybie przesłuchania sądu. Za znanie mi prawdy, za tajemnicę prawdy, tutaj nie ma wyboru odpowiedzialności karnej, niemniej jednak przed sądem należy podać wszystkie okoliczności zgodne w rzeczywistym stanie rzeczy. Piszemy tu no, wyjaśnię. Proszę Pani, Pani wskazała, że Pani jest etnografem. Jak długo zajmuje się Pani w ogóle problemem, problematyką kultury żydowskiej? Ćwierć wieku. Pierwszy artykuł na ten temat napisałam mając lat 16, więc w sumie chyba dłużej. Jestem też, przepraszam, że wtrącam się. Myślę, że osób, które mają taką biegłość języka jidysz, jaką ja posiadam, jest w Polsce tyle, co palców u jednej ręki. Proszę Pani, Pani publikuje swoje przemyślenia, swoje idee, gdzie konkretnie? Oprócz tych publikacji, oczywiście zredagowanych. Czy to są moje przemyślenia? To znaczy piszę artykuły głównie w redagowanym przeze mnie kwartalniku Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, ale też w innych pismach, również naukowych. Jeśli chodzi o publikację, której autorstwo Pani kwestionuje, to, bo Pani wskazuje na to, że niektóre nazwy zostały wprost zaczerpnięte z Pani publikacji. Czy Pani jest w stanie powiedzieć, z czego wynika Pani konstatacja co do tego, że rzeczywiście tu w tej publikacji zaczerpnięto wyłącznie z Pani publikacji, a nie zainspirowano się Pani dziełami, pisząc ten spacerownik po żydowskiej w Warszawie? Tutaj dokonano jakby skopiowania treści sprowadzonej przeze mnie strony warsze.org.pl. Czasami są to cytaty 1:1 łącznie ze skopiowaniem interpunkcji z tej strony. Poza tym, tak jak to zostało wykazane w pozwie, szereg autorów, z których cytaty są tutaj przedstawione w spacerowniku, po raz pierwszy było spolszczonych przeze mnie. Przetłumaczonych z języka jidysz na język polski. Nikt wcześniej na tych autorów się nie powoływał. Dopiero ja to zrobiłam po raz pierwszy
właśnie na portalu warsze.org.pl, który zresztą miał służyć, miał być taką platformą współpracy i gromadzenia wspólnie wiedzy. Dlatego tworząc ten portal, właśnie spodziewałam się tego, że osoby, które zupełnie inaczej wykorzystały te treści, będą jakby wspólnie, że będziemy tworzyli te treści. Dlatego też uważam, że te tłumaczenia, które były na stronie warsze.org.pl, mają charakter no w zasadzie taki roboczy i nie były przeznaczone do publikacji książkowej. Pani powiedziała, że Pani myślała, że będzie się odbywało w formie współpracy. Tak, że będzie to platforma, dlatego że chociażby tak jak redaktor Jerzy S. Majewski powiedział na promocji spacerownika w Gazecie Wyborczej w październiku 2014 roku, sam powiedział, że są trzy bramy do poznawania żydowskiej Warszawy. Pierwsza to jest bodajże, o ile dobrze pamiętam, różne takie dokumenty hipoteczne, archiwalne. Wtedy będą Państwo mogli wpuścić osoby, które chcą wejść. Także tam jakby powiedział o trzech bramach do poznawania żydowskiej Warszawy. O ile dobrze pamiętam, to właśnie były badania jakichś ksiąg hipotecznych, wspomnienia, literaturę. No i właśnie jako trzecią bramę wymienił stronę warsze.org.pl. Przy czym nie powiedział, czyja to jest strona i kto ją prowadzi. Także sam przyznał, że tą trzecią bramą do poznawania żydowskiej Warszawy jest strona warsze.org.pl. A kto konkretnie prowadzi tą stronę internetową, ten blog? Tą stronę internetową ja jestem inicjatorem, pomysłodawczynią i redaktorem naczelnym tej strony. Jeżeli chodzi o zrobienie zdjęć, to Państwo wiedzą, że jeżeli chodzi o prasę, to może ona robić. Natomiast tutaj generalnie szukając, chyba że Pan jest z prasy. Ja jestem, tak. Tak, Pan jest z prasy. Dobrze. Także ja to prowadzę, natomiast robię to w ramach pracy w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Mhm. Proszę Pani, Pani wskazywała na to, że właśnie są pewne określenia, które zostały spolszczone, ale Pani też wskazywała na to, że są pewne określenia używane w stosunku do osób zamieszkujących na terenie Polski, narodowości żydowskiej, które Pani używa jako oryginalne. Tak, na przykład górscy hasydzi, czy górski cadyk. Chodzi to o cadyka, dynastię cadyków z góry Kalwarii. I to jest widzisz Gerer Rebej, Gerer Chsidim, ale to nigdy nie było spolszczone. I ja po prostu jestem osobą, która pisze, że to są górscy hasydzi i górski cadyk. I tak na przykład w spacerowniku to jest też tak w tym sensie użyte. To jest moje własne określenie, które sobie sama wymyśliłam. O. Czy ktokolwiek inny z autorów publikacji na temat kultury żydowskiej w Warszawie posługiwał się takim określeniem? Nic o tym nie wiem. Ja po raz pierwszy zastosowałam to określenie. Pani wskazuje również na to, że ten drugi rodzaj naruszenia to naruszenie Pani praw związanych z prawem do utworu zależnego, czyli prawem do tłumaczenia. Niemniej jednak w tej publikacji znajdują się przywołania Pani tłumaczeń. Sąd wskazał jest różnego rodzaju dystynkcje. W czym Pani upatruje naruszenia Pani prawa do autorstwa tłumaczeń? I jeszcze sąd chciałby zapytać, w czym Pani upatruje tego, że te tłumaczenia zawierają element takiej oryginalności, piękna twórcy, tego co jest tylko Pani? No, każde tłumaczenie jest dziełem twórczym, jest też tłumaczeniem interpretującym. Jeżeli ktoś zna język jidysz, a szczególnie język na przykład wspomnień z okresu międzywojennego, wie, że praca tłumacza nie polega tylko na mechanicznym przetłumaczeniu czegoś z jednego języka na drugi, ale zawiera również element opracowania, jeżeli chodzi o pisownię nazwisk, nazwę miejscowości, które na przykład widzisz się zupełnie inaczej nazywają niż po polsku i trzeba też wiedzieć, jaka to jest na przykład miejscowość, na przykład Amszynów, co to jest po polsku. No i na przykład nazwy instytucji, nazwy jakieś urzędowe, państwowe. To jest w języku jidysz pisane w tych wspomnieniach bardzo niestarannie i tłumacz musi odszukać, o co tutaj tak naprawdę chodzi, żeby to przełożyć na język polski, żeby to miało ręce i nogi. Proszę Pani, Pani dochodzi w tym postępowaniu nie tylko środków niemajątkowej ochrony, czyli przeproszenia, określonych oświadczeń, ale też dochodzi Pani zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie określone zostało Panią, pamięta Pani na jaką kwotę?
ani mecenas, wyjaśnienia przez pełnomocnika nie zostały przewidziane przez kodeks postępowania cywilnego. Być może zostanie on w przyszłości znowelizowany. Niemniej jednak na chwilę obecną na gruncie legislacji tak jest, wyjaśnienia są niedopuszczalne. Zwracam Pani uwagę, proszę nie podpowiadać Pani. Ale czy Pani pamięta? Może Pani nie pamiętać. Prawdę mówiąc, stroną finansową tak bardzo się nie przejmowałam, jak innymi aspektami tej sprawy. Przede wszystkim tym, że została wykorzystana moja praca i moja dobra wola dzielenia się wiedzą. Była to moja praca długoletnia, która też spowodowała nieprzyjemną sytuację u mnie w pracy, dlatego że ten projekt miał służyć również promocji gminy żydowskiej, która zajmuje się również ochroną dziedzictwa niematerialnego Żydów, a więc kultury, języka Żydów polskich, zwłaszcza Żydów warszawskich. I ten portal miał swój nadany kierunek rozwoju, miały być robione wycieczki, miała być robiona publikacja taka jak Spacerownik i cała ta wiedza została wykorzystana nie tylko w Spacerowniku, ponieważ Muzeum Żydów Polskich notorycznie od 4 lat korzysta z tego portalu, tworząc różne swoje inicjatywy, czy to są wystawy, czy to są wycieczki. Nawet jak na tym portalu ja robiłam, tam zawarłam takie wideonotacje z dawnymi mieszkańcami żydowskiej Warszawy, to również Muzeum Żydów Polskich z tego skorzystało, o czym ja się dowiaduję w ten sposób, że jedna z bohaterek tych wideonotacji mi powiedziała w zeszłym roku: Pani Aniu, jak to dobrze, że Pani nagrała ze mną ten wywiad, bo wszyscy moi znajomi chodzą go oglądać Muzeum Żydów Polskich. Także muzeum od dawna notorycznie wykorzystuje te treści w sposób, z którego nie jestem zadowolona ani ja, ani gmina żydowska. Tutaj nie mogę się wypowiadać w imieniu mojego pracodawcy, ale wiem, że przewodnicząca gminy odbyła rozmowę bodajże w sierpniu 2014 roku z dyrektorem Muzeum Żydów, niejakim Stolą, i on obiecał, że takie sytuacje się nie będą więcej powtarzały, i kilka tygodni po tej rozmowie ukazał się Spacerownik. Ale chciałbym zapytać o takie Pani poczucie krzywdy. Co było dla Pani krzywdą? Z czym się wiązało naruszenie Pani praw takich osobistych, najbardziej wartości dla Pani najbardziej cenne? Dlatego, że te wszystkie treści, które ja robię, jestem w to głęboko zaangażowana osobiście. Pewne tematy i pewne osoby przeze mnie są wprowadzone w ogóle do informacji w języku polskim, przede wszystkim Hillel Zeitman, Ita Kali, że jestem w kontakcie z rodzinami tych osób, które swoje wspomnienia w jidysz pisały i które ja przetłumaczyłam na język jidysz. Niektóre z tych osób są wykreślone z polskiej historiografii, jak chociażby Hillel Zeitman. Muzeum Żydów wykorzystuje moje tłumaczenia Hillela Zeitmana, nawet jest to u nich na sztandarze w postaci ceglanej mezuzy przy wejściu. Tymczasem Hillel Zeitman jest nieuznawany przez polską historiografię i ja staram się walczyć o dobre imię Hillela Zeitmana, a Muzeum Żydów w tym wcale mi nie pomaga, wręcz przeciwnie, tylko wykorzystuje cytat mój z Zeitmana, a na przykład Zeitman jest autorem dziennika wielkiej wartości historycznej z warszawskiego getta. Nie może ten dziennik wyjść po polsku, wydany przez instytucje naukowe, ponieważ co instytucja, która chce to wydać, zwraca się do tak zwanego autorytetu, to ten autorytet mówi, że Zeitman to jest fantasta i sobie wystał wszystko z palca. A muzeum nawet o tym nie wie i sobie bierze takiego Zeitmana na sztandar, tak? Ale ja bym chciała, żeby Pani powiedziała o swoim poczuciu krzywdy. No więc to moje jest to poczucie krzywdy, ponieważ ja nad tym pracowałam w dobrej woli przez ileś lat, również sprowadzając za własne pieniądze bardzo drogie książki z zagranicy. W dobrej wierze to udostępniałam, myśląc, że osoby, które specjalizują się w tej tematyce, przede wszystkim redaktor Jerzy Esmajewski i Muzeum Żydów, że się przyłączą do tego i że będziemy wspólnie tworzyć te treści. Stało się, jak widać, zupełnie inaczej, skoro się spotykamy na sali sądowej. Moja krzywda trwa od 4 lat, bo tyle trwają naruszenia. Również moja krzywda jest finansowa, dlatego że moi pełnomocnicy pisali wielokrotnie pisma do na przykład Muzeum Historii Żydów, na które nie było żadnej odpowiedzi. Jedna była odpowiedź na jakieś pismo
W odpowiedzi na te pisma to znikały z internetu materiały, które były oparte na mojej twórczości, różne tam filmiki w internecie, po prostu znikały, tak jakby muzeum nie wiedziało, że ja mam to wszystko zabezpieczone notarialnie. I no oczywiście jest to też wymiar finansowy, ponieważ mogę wykazać się fakturami za usługi prawne na 30 tysięcy złotych i to jest również moja strata. Również moja strata jest taka, że ponieważ tak jak mówiłam, dla mnie miały charakter roboczy te materiały wykorzystane na portalu, to, że one funkcjonują pod moim nazwiskiem, bez mojej wiedzy i zgody, również jakoś narusza moje dobre imię jako tłumacza języka jidysz, ponieważ tak jak mówię, są to tylko... Zwykle zdarza się tak, że ktoś tu, na przykład w internecie prowadzi blog, nie wiem, podróżniczy, kulinarny i czasami to zamienia na książkę, prawda? Ale to nie jest jeden do jeden z internetu, tylko to musi być zweryfikowane, zredagowane, opatrzone aparatem naukowym i dopiero to się zamienia na książkę. Ja tych tłumaczeń bym w tej formie w mojej książce nie użyła, a tutaj zostały one w ten sposób użyte bez mojej wiedzy i zgody. No i jeszcze jest taka sprawa, że oczywiście Muzeum Żydów starało się mnie skłócić z moim pracodawcą, używając różnego typu szantaży. Ale to jest moja krzywda, tak? Dlatego, że ja pracowałam dla gminy żydowskiej. I jest dziennikarzem. Ja pracowałam dla gminy żydowskiej i pracuję nadal i powinna mieć satysfakcję z tego projektu, który robię. Przez to, co zrobiło Muzeum Żydów, notorycznie korzystając z tych treści, od 3 lat nie publikuję żadnych nowych treści na tym portalu. Cokolwiek się ukaże, jakby no, zamiast mieć satysfakcję z tego, co robię, to zawsze to jest między mną a moimi przełożonymi właśnie dyskusja, prawda, co Muzeum Żydów robi z tym, co my wytwarzamy. Ja swoją wiedzą i gmina finansując moją działalność. I na przykład po wydaniu spacerownika był ogłoszony spacer po Grzybowie, miał być prowadzony przez redaktora Jerzego S. Majewskiego, a akurat ja też w tym czasie, w ramach moich obowiązków, zorganizowałam dokładnie spacer po Grzybowie. I oczywiście swój spacer musiałam odwołać, tak, bo bym się spotkała na tym, że Grzybowie ze spacerem Jerzego S. Majewskiego, który pewnie by moje treści przez Magafon ogłaszał. No więc to jest jakaś, prawda, no, paranoja, tak? Za pozwoleniem Wysokiego Sądu. Pani chciała wspomnieć o zatrudnieniu w gminie wyznaniowej żydowskiej. Proszę powiedzieć, czy pani pozostaje z gminą w stosunku pracy? Owszem, tak. Proszę powiedzieć, czy łącząca państwa umowa o pracę reguluje w jakiś szczególny sposób przejście autorskich praw majątkowych do tworzonych przez panią tłumaczeń? Jest tylko określone, że jestem redaktorem naczelnym portalu warsze.org.pl i że z tego tytułu pobieram wynagrodzenie. Nie jest określone na przykład, ile mam dostarczyć tłumaczeń rocznie na tą stronę i również jest tak, że ponieważ do niektórych tłumaczeń jestem w porozumieniu z rodziną autorów, bo ci wszyscy ludzie już generalnie nie żyją albo zostali zamordowani w Treblince, więc wtedy nie jestem w kontakcie z... Więc pewne rzeczy są takie, że ja użyczam z mojej prywatnej działalności gminie, są one publikowane na tym portalu, ale wszelkie prawa pozostają przy mnie, nie tylko prawa autorskie osobiste, ale również prawa autorskie materialne, jak chociażby do tłumaczeń fragmentów dziennika Hillela Zeinmana, co nie jest częścią mojej pracy zawodowej, tylko moim prywatnym zajęciem. W nawiązaniu do pani odpowiedzi, czy pani praca translatorska odbywa się w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych wynikających z umowy o pracę, jaka łączy pani z gminą wyznaniową żydowską w Warszawie? Częściowo. A w jakiej części? A w takiej, że jak coś przetłumaczę i chcę, żeby to zostało opublikowane przez gminę, to wtedy to opublikuję w publikatorach, w kanałach informacyjnych gminie, chociażby na warsze albo w biuletynie, którego jestem redaktorem. Dobrze rozumiem w takim razie, że prawa do tłumaczeń, które zostały w sieci internet opublikowane m.in. na warsze.org.pl, zostały przeniesione na gminę wyznaniową żydowską. Zostało opublikowane w sieci internet. Nie wszystko jest przeniesione na prawa autorskie na gminy, a poza tym do wszystkich tłumaczeń przysługują mi przecież prawa autorskie osobiste. Wymaga się także pani roszczenia
z utworu zależnego. Proszę powiedzieć w takim razie, które spośród cytatów użytych przez redaktora Majewskiego w książce, a objęte Pani roszczeniem, należą dalej do Pani, a które prawa majątkowe autorskie do których przeszły na gminę wyznaniową żydowską? Proszę. Żeby udzielić takiej odpowiedzi. Musiałabym to uzgodnić z moim pełnomocnikiem, z moim pracodawcą i mieć przed okiem długi, wielostronicowy wykaz cytatów, które zostały wykorzystane przez Jerzego S. Majewskiego. Ale rozumiem, że jest to możliwe. Tak. Dobrze. Proszę powiedzieć, czy jest Pani znana działalność translatorska Pani Aleksandry Gerard? Owszem, jest mi znana. Proszę powiedzieć, czy zaprzecza Pani, że Pani Aleksandra Gerlach była tłumaczem z języka jidysz dla Polski pracy pod tytułem Żydowska Wisła, która jest cytowana w książce Jerzego Majewskiego? A ja rzeczywiście, że nie zaprzeczam, że Aleksandra Geller jest tłumaczką tego fragmentu. To Pana przetłumaczyła ten fragment z języka jidysz na język polski, czy tak? Dobrze pamiętam, tak, ale to nie zostało wykazane w naszym pozwie. To jeden z fragmentów. No dobrze, dziękuję bardzo. Nie mam więcej. Dziękuję. Pani wicemarszałek, proszę. Proszę Pani, w pozwie domaga się Pani zadośćuczynienia 45 tysięcy. Czy może Pani powiedzieć, jaki był ewentualny mechanizm, albo czym się Pani kierowała przy określeniu swojej krzywdy na taką kwotę? Notorycznością tych działań, długotrwałością ich trwania, moimi stratami zdrowotnymi, ponieważ niejednokrotnie musiałam brać zwolnienie lekarskie, biorąc silne środki na uspokojenie. Poza tym również jest oczywiste, że jeżeli muzeum wykorzystuje moją pracę, która miała, moja praca miała skutkować na przykład wydaniem czegoś takiego jak Przewodnik po żydowskiej Warszawie, zrobiło to Muzeum Żydów razem z Agorą SA. Jest oczywiste, że ja na swój projekt nie dostanę już dofinansowania od tych podmiotów, które finansują Muzeum Żydów w różnych działaniach, które są oparte na mojej pracy. To wszystko są moje straty. Proszę Pani, a czy upatruje się Pani naruszenia Pani praw autorskich osobistych w części napisanej przez Pana Zielińskiego? Chodzi oczywiście o spacerownik. Nie, absolutnie w części Pana Zielińskiego nie upatruję żadnych naruszeń moich praw autorskich. Zresztą Pan Zieliński jest mi znany, ponieważ przeprowadzałam z nim wywiad na temat jego książki Żydowska Warszawa w fotografii czy coś takiego rok przed ukazaniem się Spacerownika. Przy tej okazji dodam jeszcze, że osoby, które w Muzeum Żydów zajmowały się wydaniem tego Spacerownika, znają mnie od lat 20. Nikt się ze mną nigdy nie skontaktował z Muzeum Żydów, ani z Agora SA, ani ze mną, ani zdaje się z moim pracodawcą w zakresie użyczenia jakichkolwiek treści ze strony warszawa.org.pl. To dziękuję. Proszę Pani, na początku swojej Pani wypowiedzi stwierdziła Pani, że ktoś skopiował treści z portalu, który Pani ma obowiązek redagować. Czy Pani posiada jakąś wiedzę, kto skopiował te treści? Oczywiście, że nie wiem, kto dokładnie to zrobił, natomiast odnoszę wrażenie od wielu lat, że w Muzeum Żydów jest jakaś tajna komórka, być może w piwnicy, która po prostu śledzi wszystko. Nie wiem, kto jest w tej komórce, spacerownik jest tylko częścią tego procederu. Nie mówiąc już o tym, że ja jako tłumacz wiem, mieszkając treści na portalu warsza.org.pl, to ja wiem, ponieważ tam są też treści na przykład z przedwojennych gazet żydowskich, które również funkcjonowały tak jak współczesne tabloidy i również zawierały takie treści jak wieloryb płynący w górę Wisły. I ja wiem, które te treści są wiarygodne, a które są tylko takimi, prawda, pseudoartykułami. Ja to wszystko publikuję jako ciekawostki, ale to ja mam rozróżnienie, które z nich mają wartość dokumentalną, faktograficzną i historyczną. A to wszystko jest bezmyślnie kopiowane przez Muzeum Żydów i sprzedawane ludziom jako wiedza historyczna. Czy takie bezmyślne kopiowanie, jakim Pani przed chwilą powiedziała, występuje w spacerowniku, jeżeli chodzi o treść Pana Zielińskiego? Ja nie mam nic do Pana Zielińskiego. Wszystkie naruszenia dotyczą części opracowanej przez Pana Majewskiego. Proszę Pani,
Dlaczego Pani upatruje solidarnej odpowiedzialności pozwanych za naruszenie Pani dóbr osobistych, przepraszam, dóbr autorskich osób? Ale czy Pan uważa, że to ja mam śledzić, kto dokonał Pani kopiowania z mojej strony? Na moje pytanie, to bym wynajmować i to śledzić. Ja widzę, kto jest wydawcą i te osoby ponoszą odpowiedzialność za to. Z racji tego rozumiem, że jest współwydawcą, Pani upatruje tej odpowiedzialności. Czy mam tak rozumieć? Jeżeli Muzeum Żydów i Spółka Agora S.A. są współwydawcami tej publikacji, to znaczy, że ponoszą za to winę. Zwłaszcza, że, tak jak mówię, Muzeum Żydów od dawna było informowane, władze tego muzeum, że jest proceder korzystania ze strony warsze.org.pl w sposób, który nie odpowiada ani mnie, ani mojemu pracodawcy. Wysoki Sądzie, nie mam więcej pytań. Jednocześnie w tym miejscu chciałbym zaprzeczyć, aby Muzeum Historii Żydów stosowało wobec Pani Podłudki jakikolwiek szantaż lub było w jakiejkolwiek zmowie mającej na celu zdyskredytowanie Pani Podłudki, ponieważ taki zarzut padł na początku Pani wypowiedzi. Ja dziękuję. Nie mówiłabym o szantażu, gdyby takie wypadki nie miały miejsca. Ja na to mocno zaprzeczam. Proszę Państwa, dziękuję. Przewodniczący na tej sali udzielił głos. Proszę Państwa, przystępując do dalszej części rozprawy, przede wszystkim sąd chciałby zapytać o tok czynności tego dozoru. Sąd podkreśla, że z uwagi na wskazanie przez Pana mecenasa, czy dobór materiałów, jak również dystynkcja w zakresie sposobu cytowania była tylko i wyłącznie w dyspozycji autora tej publikacji, który w zakresie kwestionowanym przez Podłudkę. Sąd widzi konieczność przesłuchania tej osoby, przynajmniej w charakterze świadka. Dla wskazania danych adresowych świadka w ocenie sądu wystarczające jest wskazywany adres do doręczeń na miejsce pracy. Czy strony widzą taką konieczność, aby sąd rzeczywiście ten dowód przeprowadził? Pani mecenasie? Również. Tak jest, proszę bardzo. Dobrze. W związku z tym sąd postanawia dopuścić dowód przesłuchania w charakterze świadka Jerzego Stanisława Majewskiego na okoliczność sposobu gromadzenia materiału do spornej publikacji, sposobu jego wykorzystania, jak również co do podstaw dystynkcji określonego sposobu cytowania materiałów i tłumaczeń dokonanych przez stronę powodową. Strona powodowa wskazywała wnioski na okoliczności dotyczące Pani zakresu twórczego wkładu w dzieło, jak również zakresu doznanej krzywdy. I ponieważ sąd w pierwszej kolejności przeprowadza czynności dowodowe przesłuchania świadków strony powodowej, w tym zakresie sąd będzie przeprowadzał dowody w kolejności przez Państwa wskazanej. Strona pozwana natomiast wskazywała na konieczność uwzględnienia przy rozstrzyganiu o zakresie naruszenia dóbr osobistych tego, w jaki sposób uczestniczyła w procesie wydawania przedmiotowej publikacji. Na chwilę obecną sąd, przeprowadzając dowody z przesłuchania świadków, powinien wyjaśnić tą okoliczność. W pierwszej natomiast kolejności sąd chciałby przeprowadzić właśnie ten dowód dopuszczony z urzędu z przesłuchania świadka i dowód przesłuchania świadków zgłoszonych przez stronę powodową. Ja mam nadzieję, że dzisiaj nie znajduje się żadna osoba, która została wskazana w charakterze świadka w niniejszej sprawie przez Panią mecenas. Absolutnie. Absolutnie, tak. Natomiast w dniu dzisiejszym Pani wskazywała na to, że prawa autorskie są objęte Pani umową z gminą żydowską, tak? Bo tak wynikało z Pani przesłuchania. Może sąd źle odebrał tą kwestię, ale chciałabym, żeby Pani to wyjaśniła.
Już wyjaśniam. Mianowicie moja praca polega na pracy naukowej, badawczej i to nie jest tak, że gmina żydowska mi wskazuje autorów, których ja mam przetłumaczyć. Tak, ale nie, to o to chodzi, dlatego że ja po prostu prowadzę działalność naukową i częściami owoców dzielę się z gminą żydowską i to wszystko. Wtedy, kiedy to uważam za na przykład dobre dla gminy i tyle. Natomiast to nie jest tak, że ktoś kieruje moją pracą. To wszystko jest moja indywidualna praca. Ponieważ pana posłana tutaj wskazywała na zarzuty w czasie pani przesłuchania, czy państwo będą formułować w tym zakresie jakiekolwiek wnioski? Bo sąd nie chciałby tutaj wyprzedzać inicjatywę dowodową. Sąd wyjątkowo dopuszcza dowody z urzędu. To jest jeszcze pani mecenasie. Wysokiego Sądu. Oczywiście pozwolę sobie sprecyzować wniosek na piśmie co do adresu, natomiast będę na pewno wnosił w trybie artykułu 248 Kodeksu Postępowania Cywilnego zobowiązanie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej do złożenia do akt postępowania umowy o pracę łączącej panią Powódkę z stroną, panią Powódkę z gminą, a następnie dopuszczenie dowodu z tego dokumentu prywatnego na okoliczność zakresu, w jakim majątkowe prawa autorskie do tłumaczeń autorstwa pani Powódki przeszły na gminę wyznaniową żydowską oraz ewentualnego udzielenia gminie wyznaniowej żydowskiej upoważnienia odwoływalnego lub nieodwoływalnego, wyłącznego lub nie, w zakresie wykonywania w jej imieniu i na jej rzecz praw autorskich osobistych do utworów stworzonych w ramach wykonywanych obowiązków pracowniczych. Panie mecenasie, ja rozumiem, że tak jak pan wskazał, w terminie tygodniowym uzupełni pan ten wniosek. Nie będę ukrywał, że adres Gminy Wyznaniowej Żydowskiej nie jest mi znany w tej chwili, więc w tym zakresie oczywiście muszę sprecyzować wniosek do Wysokiego Sądu, tak jest. Natomiast co do tezy dowodowej kierunku, nic się już tutaj nie będzie zmieniało. Na sprecyzowanie adresu sąd zakreśla termin 7 dni pod rygorem pominięcia tego wniosku dowodowego. Jeśli chodzi o złożone wnioski o uchylenie postanowienia zabezpieczającego, to publikacja w tym zakresie odbędzie się za tydzień. Bo i chciałabym, żeby przed odroczeniem publikacji w tym zakresie strony zajęły stanowisko w tym przedmiocie, czy są jakieś wnioski formalne lub wnioski dowodowe. Pani mecenas. Przepraszam, też o sądu nie usłyszałam. Zamieszanie na sali jest takie, że po prostu... Pani mecenas, sąd chciałby przed odroczeniem publikacji orzeczenia udzielić głosu stronom, przy czym chciałby zapytać, czy są jakieś wnioski formalne lub dowodowe w zakresie wniosku o uchylenie zabezpieczenia. Pani mecenas. Sądu nie ma żadnych wniosków dowodowych w tym zakresie. Formalnych również. Pani mecenasie, w takim razie proszę o zajęcie stanowiska. Przewodniczący udziela w tym zakresie. Proszę sądu, ja oczywiście podtrzymuję nasz wniosek o, to znaczy podtrzymuję w całości wniosek o zabezpieczenie. Wnoszę o oddalenie wniosku o oddalenie, zażalenie wniosku o uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia. No, dla mnie argumentacja zawarta w treści wniosku o zabezpieczenie w pełni przemawia za tym, żeby ten wniosek, żeby postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia zostało utrzymane w dotychczasowej formie. I to jest takie moje stanowisko w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Oczywiście podtrzymuję swoje stanowisko dotychczasowej sprawy. Dziękuję bardzo. Panie mecenasie, bardzo proszę. Wysoki Sąd, procedując nad wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, dysponował jedynie bardzo subiektywnie przedstawionym materiałem dowodowym załączonym do pozwu. Materiał dowodowy zgromadzony na dalszym etapie procedowania, w szczególności wskazanie poszczególnych cytatów bądź fragmentów inspirowanych działalnością twórczą, niewątpliwie pani Powódki, jak również dzisiejsze przesłuchanie, w tym istotna wątpliwość co do podmiotu legitymowanego do wykonywania zarówno praw autorskich, majątkowych, jak i osobistych, moim zdaniem jednoznacznie wskazuje na przesłankę z artykułu 742 w postaci zmiany okoliczności w stosunku do tych okoliczności, które Wysokiemu Sądowi były prezentowane w momencie złożenia pozwu. Z tych względów wnoszę o uchylenie postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia w całości. Postanowił odroczyć publikację w przedmiocie wniosku o uchylenie zabezpieczenia, jak również w przedmiocie złożonego w zażaleniu wniosku
o uchylenie postanowienia i w trybie artykułu 395 KPC, nie wątpię. Wyznaczyć termin publikacji na dzień. Proszę Państwa, 20 października 2016 roku na godzinę 15.30. Niestety sąd nie poda dzisiaj numeru sali, bo w tym dniu nie ma sesji. Natomiast o numerze sali będzie można dowiedzieć się w ramach portalu internetowego na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie w pokój 525, jak również na elektronicznej wokandzie. Czyli powtarzam, 20 października, godzina 15.30, sala 525. To jest taki najbardziej optymalna możliwość dowiedzenia się o sali, w której będzie odbywała się publikacja w tym przedmiocie. Jeśli chodzi o dalsze postępowanie w tej sprawie, to celem kontynuowania postępowania dowodowego sąd postanawia rozprawę odroczyć. Jak już sąd wskazał, w pierwszej kolejności będzie sąd dokonywał ustaleń na podstawie osobowych źródeł dowodowych, a następnie rozważy konieczność dopuszczenia w tej sprawie, i tu jest alternatywnie formułowany przez stronę wniosek, o dopuszczenie dowodu z opinii lub instytutu. Ja, ponieważ wiem, że jest wielki problem z osobami, które mogłyby wykonać opinię, poprosiłabym jednak o sprecyzowanie, który instytut, który biegły może w tej sprawie wykonać opinię. I prosiłabym o złożenie propozycji przez strony w tym zakresie. Mamy co prawda biegłych, którzy dokonują opinii, ale ponieważ pani zajmuje się bardzo wąską działką, kulturą żydowską i tłumaczeniami w zakresie języka jidysz i powołuje się na naruszenie oryginalności pani dzieła, to zwracam uwagę, że w tym zakresie będzie bardzo trudno wskazać jakąkolwiek osobę, która mogłaby wykonać opinię. Dlatego jeżeli instytut, to który instytut, poproszę o wskazanie, i lub jeżeli biegły, to też prosiłabym o wskazanie biegłego, który w tym zakresie mógłby wykonać opinię. Sąd ma obowiązek zawsze zapytać strony i przeprowadzić w tym zakresie dyskusję na temat ilości biegłych, które powołuje, i ma obowiązek też ustalić z Państwem, kto powinien wykonać, który z instytutów powinien wykonać w tym zakresie opinię. Także to nie jest coś, co przekracza ramę kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli Pani jest zdziwiona co do tego, to z całą pewnością sąd tutaj nie narusza procedury cywilnej. Proszę Państwa, rozprawa odlega odroczeniu celem kontynuowania postępowania dowodowego. Termin rozprawy zostaje wyznaczony w tej sprawie na styczeń 2017 roku. Czy jest to termin odpowiedni dla strony? Pani mecenas? Panie mecenasie, dobrze. Proszę Państwa, czy godzina taka jak teraz, bo Pani mecenas dojeżdża w Łodzi, jest godziną adekwatną dojazdu? Aha, przepraszam, sąd myślał, że Pani mecenas nie jest w stanie dojechać, czyli na godzinę 10 byłoby optymalnie. Dobrze, na godzinę 10 i sala też 525, proszę Państwa. Obecnych sąd uznaje za powiadomionych o terminie. Na termin sąd wezwie w charakterze świadka pana Jerzego Majewskiego. Na termin sąd wezwie również świadków, których wskazała strona powodowa, panią Joannę Korzeniowską i panią Martynę Majewską. Do stawiennictwa osobistego celem przesłuchania, rygodnie stawiennictwa, z artykułu 274 sąd może wówczas wskazać na karę porządkową grzywny. Nie chciałby sąd stosować możliwości skorzystania z przymusowego doprowadzenia, tak się z reguły nie zdarza.
dzisiejsze stawiennictwo. Sądu w Nalesznie właśnie zakończyła się rozprawa z powództwa pani Anny Ciałowicz przeciwko Muzeum Historii Żydów Polskich oraz spółce Agora, wydawcy Gazety Wyborczej. O co chodzi w tej sprawie i co dzisiaj się stało, zadziało na dzisiejszej rozprawie? No dzisiaj rozmawialiśmy o spacerowniku po żydowskiej Warszawie. To jest publikacja wydana przez właśnie Muzeum Historii Żydów Polskich i spółkę Agora S.A. Chodziło w tej rozprawie o naruszenie praw autorskich, ponieważ znaczna część tej publikacji jest to po prostu mozaika cytatów zaczerpniętych z prowadzonej przeze mnie strony internetowej, która zawiera tłumaczenia z języka jidysz. Ile pani zarobiła na tym wydawnictwie, na spacerowniku po żydowskiej Warszawie? Nie, no nic nie zarobiłam. Co gorsza, również w przyszłości raczej nic nie zarobię, dlatego że ja miałam wydać na podstawie mojej własnej pracy tego typu przewodnik po żydowskiej Warszawie, ale te treści, które no niestety w dobrej woli opublikowałam w internecie, zostały wykorzystane przez instytucje i osoby, które myślałam, że będą moimi sprzymierzeńcami w poszerzaniu wiedzy o żydowskiej Warszawie. Stało się przeciwnie. No, moja wina, może po prostu zbyt dobrze myślałam o świecie i myślałam, zbyt może byłam naiwna i nie sądziłam, że cokolwiek, co się pojawi w internecie, może zostać ukradzione w dodatku przez znane osoby i instytucje korzystające z wielkich państwowych funduszy. Tak jak mówię, na moje pisma moich pełnomocników przez 2 lata nie było żadnej reakcji, tylko reakcja polegała na usuwaniu dowodów z internetu po interwencjach moich prawników, w związku z czym zaczęliśmy ten pojedynek nierówny z Muzeum Historii Żydów Polskich i spółką Agora S.A. od spacerownika po żydowskiej Warszawie, no bo trudno było z tego spacerownika, z całego nakładu wyrwać te strony, na których są treści mojego autorstwa. Ktoś, kto pierwszy raz spotyka się z tą sprawą, może sądzić, że spółka Agora S.A. oraz Muzeum Historii Żydów Polskich przeprowadza jakąś akcję, nazwijmy to antysemicką, bo działa przeciwko gminie żydowskiej warszawskiej, wyznaniowej, a także przeciwko pani jako jednej z nielicznych, która tak dobrze zna język jidysz w Polsce. Czy mogą być takie jak gdyby sugestie pojawiające się w głowach ludzi, że to coś antyżydowskiego? No być może można w ten sposób to odbierać. No ja przede wszystkim chciałam podkreślić, że te treści, które pochodzą z mojej twórczości, są wykorzystywane w tej publikacji w taki sposób, że pokazują Żydów w fałszywym świetle, jako jakieś elementy folklorystyczne. W ogóle to nie ma wiele wspólnego. Karykatury. Jako takie właśnie karykatury, taka wesołkowata narracja, z którą ja się kompletnie nie zgadzam. I niestety jest mi przykro, że moja twórczość została bez mojej wiedzy i zgody użyta do wsparcia takiej właśnie folklorystycznej narracji na temat polskich Żydów. No właśnie, tak jak pani zauważa, Żydzi są przedstawiani w krzywym zwierciadle, a przecież byli narodem, który od wieków mieszkał w Polsce, mieli swoje interesy, często rozbieżne, ale często zbieżne z interesami polskimi. Byli ludźmi z krwi i kości, natomiast tu się ich przedstawia jak jakichś takich troszeczkę wesołkowatych oszołomów, takie środowisko, no, które nie można do końca brać poważnie. Może taki jest zamysł całego Muzeum Historii Żydów, żeby tak tą historię przedstawiać. No, jaki jest zamysł Muzeum Historii Żydów w Polsce, to proszę się ich zapytać, nie mnie. Natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, że w spacerowniku na przykład występuje postać Arele Kozienicera, który był znaną postacią, przywódcą hasyckim w międzywojennej Warszawie. Tam został przedstawiony jaki taki wariatuńce, co ma nie po kolei. Tak to generalnie wyrwane z kontekstu wygląda. No a Żydzi się zajmują takimi rzeczami jak farbowanie arbuzów na czerwono. Tak jakby to nie byli poważni ludzie, którzy odgrywali w swej masie poważną rolę i w Warszawie, i w Polsce. I naprawdę żydowska Warszawa wyglądała inaczej niż to próbuje pokazywać, wyrywając z kontekstu fragmenty mojej twórczości, tenże właśnie spacerownik.
Nie jest to chyba nowość, bo w niektórych publikacjach, na przykład Żydowskiego Instytutu Historycznego, pomija się niektóre postacie, na przykład osoby, którą miałem przyjemność znać osobiście i zaszczyt, majora Tadeusza Bednarczyka, który zasłużył się bardzo w pomocy gettu, w pomocy Żydom w getcie i w pomocy Żydowskiemu Związkowi Wojskowemu, który też przez wiele lat był skazywany na zapomnienie. Dopiero teraz się jak gdyby o tych sprawach mówi. Jakby pani to skomentowała? No, ja się bardzo cieszę, że natknęłam się na postać Tadeusza Bednarczyka. Jesteśmy w budynku sądów na Lesznie. Tutaj Tadeusz Bednarczyk pisał, że w styczniu 40 roku odbyło się spotkanie w pokoju sędziego Karola Szwarca z Adamem Czerniakowem. Właśnie chodziło o powołanie w tym budynku, o powołanie żydowskiej konspiracji zbrojnej. Jest wiele takich postaci, które są, no powiedziałabym, do dzisiaj wyklęte, tak jak Tadeusz Bednarczyk, tak jak Hillel Zeidman, który z kolei pisał o udziale Żydów religijnych i rabinów w warszawskim getcie, w powstaniu w warszawskim getcie. No jest kuriozalne, że taka postać jak Hillel Zeidman, która jest negowana, jej prawdziwość świadectwa Hillela Zeidmana jest negowane przez polską i zagraniczną historiografię, natomiast Muzeum Historii Żydów, chyba postępując całkowicie nieświadomie, posługuje się cytatami z Hillela Zeidmana w moim tłumaczeniu, nawet wzięło go sobie na sztandar, także ma na sztandarze Hillela Zeidmana, który w opinii historyków polskich i zagranicznych jest mitomanem, kłamcą i sobie wyssał z palca jakichś rabinów w getcie. Bo nie był członkiem bundu, bo nie był komunistą i dlatego jest jakąś postacią dla nich baśniową. No oni w ogóle nie wiedzą, kim był Hillel Zeidman i jak bardzo był związany z miejscem, w którym obecnie stoi Muzeum Historii Żydów Polskich, ale o tym wolałabym się więcej nie wypowiadać, no bo ten proces przecież, skala naruszeń dokonanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich jest tak wielka, że nie sądzę, żeby to był ostatni proces. No właśnie, wydaje się, że jest to początek. Sąd odroczył sprawę do stycznia. W styczniu będą kolejne przesłuchania świadków. Jak pani zareagowała, gdy mecenas z Gazety Wyborczej próbował powiedzieć, że pani publikacje w internecie nie należą do pani, tylko do pani pracodawcy gminy wyznaniowej żydowskiej, po pierwsze, a po drugie, jak na koniec, jak pani by to skomentowała, stwierdził, że Gazeta Wyborcza nie wie, gdzie jest gmina wyznaniowa warszawska w Warszawie, nie zna jej adresu. Czy to panią nie zaskoczyło, że tak poważna, w cudzysłowie, gazeta tego nie wie? No, jak pan widział, kilka razy w czasie tego posiedzenia sądu się uśmiechnęłam znacząco. Były tutaj pewne elementy komediowe tego posiedzenia. Natomiast co do argumentów, które strona pozwana wysuwa w celu oddalenia mojego powództwa, no to są już naprawdę tonący brzytwy się chwyta. Kiedy, czyli tak, w styczniu kolejna rozprawa, a za tydzień ma się odbyć jakieś uzupełnienie wzajemnych, nie wiem, stanowisk, tak, obu stron w tej sprawie, to na jakimś takim posiedzeniu chyba zamkniętym. No wydaje mi się, że za tydzień zostanie rozstrzygnięte, czy spacerownik po żydowskiej Warszawie zostanie wycofany ze sprzedaży, dystrybucji i w ogóle z obiegu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dla sumienia narodu rozmawialiśmy z panią Anną Ciałowicz, z której powództwa toczy się proces przeciwko Muzeum Historii Żydów Polskich oraz spółce Agora, wydawcy Gazety Wyborczej. Dziękuję bardzo i bardzo dziękuję za państwa wsparcie.